Agrowłóknina Pegas Agro. Coraz powszechniejsze zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie mają agrowłókniny. Na rynku osłon w segmencie profesjonalnym od dawna numerem jeden wśród agrowłóknin jest Pegas Agro firmy Agrimpex. Agrowłóknina Pegas Agro stwarza optymalne warunki dla rozwoju roślin. Stosuje się ją do wiosennego osłaniania upraw dla ochrony przed przymrozkami, gradobiciem, porywistym wiatrem czy wysuszaniem gleby w upalne dni. Okrycie Pegas Agro po siewie lub sadzeniu stwarza roślinom optymalny mikroklimat i dogodne warunki wzrostu. Firma Agrimpex z Jarosławia dzięki nowoczesnemu zarządzaniu, wyspecjalizowanej kadrze pracowników oraz solidnemu parkowi maszynowemu stała się wiodącym producentem agrowłóknin. Agrowłókniny Pegas Agro o różnym spektrum zastosowań, konfekcjonowane przez firmę Agrimpex, sprzedawane są z dużym powodzeniem w Polsce i w większości krajów europejskich. Chcąc sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów, Agrimpex stara się na bieżąco wzbogacać swoją ofertę. Najnowszym produktem w segmencie profesjonalnym, jaki Agrimpex wprowadził na rynek, jest agrowłóknina Pegas Agro 320 z obustronnie wzmocnionymi brzegami. Tak jak każdy nowy produkt firmy Agrimpex, agrowłóknina Pegas Agro, zanim trafiła do sprzedaży, została gruntownie przebadana w warunkach naszego klimatu. Agrowłóknina Pegas Agro jest na bieżąco kontrolowana i badana we własnym laboratorium Agrimpexu. To tu dba się o to, aby Pegas Agro miała odpowiednią wytrzymałość, stabilizację i odporność na szkodliwe promienie UV. Nowoczesny tabor oraz odpowiednia logistyka dystrybucji sprawiają, iż produkty Agrimpexu trafiają do klientów zawsze na czas i w najwyższej jakości. Każdą agrowłókninę powinno rozkładać się bezpośrednio po siewie lub po sadzeniu roślin. Pegas Agro można rozkładać maszynowo lub ręcznie. Podczas rozkładania maszynowego mocujemy rolkę agrowłókniny na maszynie. Dla zaoszczędzenia czasu mamy możliwość zamocowania kolejnego wałka. Początek rolki obsypujemy ziemią. Agrowłóknina Pegas Agro jest rozkładana luźno na wysiane lub wysadzone rośliny. Podczas rozkładania maszynowego obsypanie brzegów agrowłókniny Pegas Agro następuje automatycznie podczas jazdy ciągnika. Agrowłókninę Pegas Agro stosuje się przede wszystkim do wiosennego osłaniania roślin w celu przyspieszenia plonowania. Istotną rolą Pegas Agro jest również osłona roślin przed silnymi wiatrami, gradobiciem, zanieczyszczeniem pyłami, owadami. Zastosowanie agrowłókniny Pegas Agro ma znaczny wpływ na przyspieszenie zbiorów i polepszenie jakości uprawianych roślin. Po wykorzystaniu rolki koniec agrowłókniny Pegas Agro musi zostać zabezpieczony ziemią przed niepożądanym zwianiem i nadmiernym falowaniem. Podczas ręcznego rozkładania agrowłókniny Pegas Agro możemy zastosować rolki o szerokości nawet do 18 metrów. Brzegi agrowłókniny Pegas Agro należy obsypać ziemią lub zabezpieczyć workami wypełnionymi piaskiem. Zalecamy rozkładać agrowłókninę zgodnie z przewidywanym kierunkiem wiatru. Porowata struktura agrowłókniny Pegas Agro umożliwia swobodny przepływ wody i powietrza. Woda opadowa prawie w 100% przechodzi przez agrowłókninę, to też nie ma niebezpieczeństwa przesuszenia roślin. Pegas Agro pozwala również na zmniejszenie różnic temperatury między dniem a nocą. Wzrost temperatury powietrza i gleby o kilka stopni pod osłoną Pegas Agro zapewnia roślinom idealne warunki wegetacji. Nawet przy bardzo wczesnych terminach siewu zastosowanie Pegas Agro gwarantuje wcześniejsze i bardziej urodzajne plony.
Tak rozłożona agrowłóknina Pegas Agro pozostanie na polu około 3-5 tygodni. Po ustąpieniu okresu niekorzystnych warunków atmosferycznych i po osiągnięciu przez rośliny właściwej dojrzałości, agrowłókninę Pegas Agro należy zdjąć. Proces ten możemy przeprowadzić zarówno maszynowo, jak i ręcznie. Agrowłókninę Pegas Agro przed złożeniem należy wysuszyć i przechować w zaciemnionym miejscu. Tak zabezpieczoną będziemy mogli wykorzystywać nawet kilkakrotnie w tym samym roku lub w kolejnych latach. Agrowłóknina Pegas Agro stwarza roślinom optymalny mikroklimat i korzystne warunki wzrostu, dając znacznie wcześniejsze i większe plony o podwyższonej jakości.